Witam dzisiaj po południu. Rynek pracy zaskakuje. Czy giełdy będą spadać? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby polubić i zasubskrybować nasze nowe konto na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po wyjściu z biura. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Rynek pracy zaskakuje. Czy giełdy będą spadać? Drodzy Państwo, od kilku dni mówię o tym, jak ważne stają się teraz czynniki, które mogą wywołać tendencję spadkową. Pretekstem do tego mogą być bardzo słabe dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz rynek pracy, który w ostatnich tygodniach zaskakiwał nas negatywnie na tych wskaźnikach, które co tydzień poznajemy, czyli na cotygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. I też miało tak być, że dzisiejsze dane będą potwierdzały tendencję, która od samego początku czerwca jest obserwowana w gospodarce i później na wykresach negatywnego trendu na rynku pracy, a okazało się, że dane były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, a przede wszystkim spadły poniżej tego ważnego progu, czyli poziomu 250 tysięcy. No więc to jest pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby jednak giełdy poszły w górę. No i pytanie jest, czy faktycznie rynek tak zacznie interpretować te dane makroekonomiczne, ponieważ no jest także pytanie, czy ta przyszłość na rynku pracy, którą już w przyszłym tygodniu poznamy, która będzie się odnosiła do całego czerwca, czyli mówię tutaj o danych tak zwanych payrollsach, czy te dane będą także już wstępnie przez rynek dyskontowane, które mogą być znowu lepsze niż zakładały prognozy, czy też jednak rynek będzie oczekiwał, że pogorszy się ich jakość, ich ilość i będą sygnalizowały pogorszenie sytuacji na amerykańskim rynku pracy. Będziemy na te dane zwracać szczególną uwagę, ale te dzisiejsze są zaskoczeniem. No i pytanie, czy giełdy będą spadać, ponieważ no, teoretycznie może tak być, jeżeli sentyment się na naszych oczach odwraca i że giełdy na samym początku letnich wakacji na półkuli północnej chcą spadać. Więc dzisiejsze dane są testem sentymentu. Poznaliśmy także dane ostateczną weryfikację wzrostu PKB za pierwszy kwartał. Okazała się być ona bardzo dobra i myślę, że te dane są jednak już uwzględnione w cenach i teraz liczy się to, co się działo w drugim kwartale. Już w lipcu poznamy wstępne dane za drugi kwartał. No i będziemy się do nich ustosunkowywać. Poznaliśmy dzisiaj także dane o inflacji w Niemczech za czerwiec. Wstępne dane były one wyższe niż zakładały prognozy. A dlaczego tak się stało? Ponieważ tutaj wystąpił taki efekt takiego bonu, który pomagał turystyce, bonu kolejowego, który pomagał turystyce w Niemczech. No i to poprzez te wszystkie efekty pozwoliło na to, że ten odczyt, który teraz obserwujemy, jest wyższy niż zakładały prognozy. Natomiast tendencja raczej będzie sygnalizowała nam tutaj presję na dalszą dezinflację, na spadek tempa wzrostu inflacji, który jest obserwowany na przykład na danych w Hiszpanii, ponieważ dzisiaj poznaliśmy dane także wstępne za czerwiec o inflacji konsumenckiej, gdzie jesteśmy już poniżej 2%, czyli poniżej celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego i to są dobre wiadomości. Ta presja na dezinflację postępuje, a bardzo dobrą wiadomością jest to, że w strefie euro oczekiwania inflacyjne konsumentów na przestrzeni na następnych 12 miesięcy sprzyjają temu, żeby inflacja jeszcze dalej spadała i te oczekiwania są najniższe od 2016 roku. Warto zwrócić uwagę, jak teraz bardzo wyraźnie to, co się dzieje w oczekiwaniach inflacyjnych, sprzyja faktycznie na spadek tempa wzrostu cen i później z perspektywą, ze względu na powiązania gospodarcze, przeniesie się to także na Polskę. Zresztą dla Polski także oczekiwania inflacyjne spadają i widzimy, że jest to po prostu globalny trend i tendencja. Jeżeli mówimy o stopach procentowych rynku pracy, to automatycznie należy patrzeć także na perspektywę co do stóp procentowych. Jeszcze ten rynek nieruchomości także tutaj wchodzi w grę i widzimy, że na chwilę obecną
Po tych wszystkich informacjach, które w ostatnich dniach się pojawiły, rynek wycenia 150 punktów bazowych cięć stóp procentowych w 2024 roku i widzimy tutaj już na krzywej, jak to ma się zachowywać. Następna podwyżka stóp procentowych jest jednak uwzględniana w Stanach Zjednoczonych i ma być to we wrześniu, natomiast później już w przyszłym roku mają być pierwsze obniżki stóp procentowych i dopiero widzimy, że pierwsza jest przewidywana na czerwiec przyszłego roku. Jak to bardzo się przesunęło w czerwcu względem poziomów z maja, te oczekiwania co do przyszłej trajektorii stóp procentowych, a dla strefy euro mamy dzisiaj w wycenie prawie dwie kolejne podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Stopy mają kulminować na koniec tego roku, a później także jest obserwowana spekulacja na pierwsze obniżki stóp procentowych. Po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, reakcją rynkowych stóp procentowych, tak niemieckich, jak i amerykańskich, jest wzrost rentowności. No i pytanie, czy te dane, które w taki sposób są interpretowane przez rynek długu, wywołają przełożenie na spadki indeksów giełdowych, ponieważ szczególnie spółki technologiczne nie lubią wzrostu w rentowności. Ale żeby ten trend miał jakiekolwiek znaczenie, potrzeba jest wyjścia górą z tej konsolidacji, która tutaj od końcówki maja się nam tutaj kształtuje, którą obserwujemy, te poziomy się praktycznie nie zmieniły. No i pytanie jest, co dalej się tutaj stanie i ten rynek obligacji, który należy obserwować, moim zdaniem może być jednym z głównych powodów, dlaczego rynek giełdowy wybierze dzisiaj pewien kierunek. Jeżeli rentowności pójdą w górę, to indeksy giełdowe będą miały potencjał, żeby to zinterpretować negatywnie. Natomiast utrzymywanie się tych stóp na niezmienionym poziomie raczej będzie sprzyjało temu, żeby zakończyć pierwsze półrocze tak wysoko jak się da, bo ewidentnie zwłaszcza indeksy giełdowe na Wall Street chcą doprowadzić do tego, żeby zakończyć jak najwyżej się tylko da i taka moim zdaniem jest teraz ta tendencja na rynkach finansowych. Warto także zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy przy stopach procentowych, że jutro po 50 latach kończy swoją aktywność stawka LIBOR. W Nowym Jorku będzie jutro ostatnie kwotowanie LIBORów. No i warto tutaj sobie poczytać, jakie są te powody i co się dalej stanie ze stopami procentowymi wyznaczanymi jako takie benchmarki co do różnych innych instrumentów, które są na rynkach finansowych kwotowane. Dlatego też pewnego rodzaju historia się kończy i jutro będzie ostatni dzień, kiedy ten LIBOR będzie notowany. Rentowności amerykańskich obligacji, rentowności europejskich i także brytyjskich stóp procentowych, na brytyjskie stopy procentowe warto patrzeć. Te stopy wybijają już wyraźnie nad poziom 5% i te oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, do dalszych wzrostów są jak najbardziej uzasadnione. No i pytanie, jak to dalej wpłynie na gospodarkę, ponieważ taki wzrost, taki pewnego rodzaju szok wzrostu stóp procentowych prędzej czy później odbije się na aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Na razie euro-dolar utrzymuje się w okolicach poziomu 1,09, czyli nic nowego, nowych sygnałów brak na głównej parze świata. I zobaczmy także z ciekawostek, jak bardzo teraz Chińczycy starają się wspierać swojego juana i widzimy tutaj na tym wykresie tą aktywność Chińczyków. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że wskaźnik zaskoczeń ekonomicznych danych ze Stanów Zjednoczonych rośnie, a bardzo bliźniaczy wskaźnik dla strefy euro staje się w ostatnim czasie negatywny. Jest to jeden z tych powodów, dlaczego indeksy giełdowe w Europie zachowują się w ostatnim czasie gorzej niż te w Stanach Zjednoczonych. No i rzeczony już indeks Standard & Poor's, moim zdaniem jest wielka ochota na to, żeby zakończyć całe półrocze tak wysoko jak tylko się da, a w drugim półroczu zobaczymy. Natomiast jeżeli nie dojdzie do pokonania ostatnich minimów z ostatnich dni, to ta tendencja jest jednoznacznie prowzrostowa tak na spółkach technologicznych, jak i na indeksie Standard & Poor's, a giełda w Niemczech wygląda na to, że jest jej dobrze tutaj w okolicach tej konsolidacji, która w całym drugim kwartale miała miejsce. Zobaczmy, konsolidacja, mała zmienność, aktywność, nieudane dwie próby wyjścia na nowe maksima wszechczasów miały miejsce. No i po prostu czekamy cierpliwie na to, co się dalej wydarzy,
Horyzont marazm bardzo rzadko występuje i prędzej czy później wyjdzie z tego jakieś wybicie, mocniejszy impuls. Zobaczymy, co dalej na cenie złota, ponieważ złoto walczy teraz na naszych oczach o to, żeby nie spaść poniżej poziomu 1900 dolarów. Każdy spadek poniżej będzie sygnałem, że rynek ma ochotę na dalsze spadki, a potencjalne wzrosty rentowności po tych danych sprzyjają temu, żeby taki spadek miał miejsce. Dlatego dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych będzie miała duże znaczenie dla rynku złota. Moim zdaniem warto przyglądać się także cenie miedzi, gdzie te spadki cały czas są obserwowane i jest to moim zdaniem jeden z głównych powodów, dlaczego giełda w Chinach jest teraz też taka słaba. Warto się przyglądać zachowaniu ceny miedzi, no i też ropie naftowej, czy powrót nad poziom 70 dolarów będzie miał miejsce, czy też nie. Na naszych oczach taka walka trwa. I patrzmy także na koniec na Bitcoina, ponieważ znowu jakby pojawił się popyt i zobaczmy, czy ten popyt wydźwignie też tego Bitcoina tak wysoko, jak tylko się da na koniec pierwszego półrocza, ponieważ no są na to, no widać ewidentnie, że Amerykanie teraz starają się wydźwignąć tego Bitcoina i to oni stoją za popytem, jako że jutro kończymy tydzień, miesiąc, kwartał i półrocze na sesji amerykańskiej. Dlatego też jest bardzo prawdopodobne, że to wybicie nad poziom 31 tysięcy dolarów będzie miało miejsce, a to powinno otworzyć przestrzeń do wzrostu w okolice 35 tysięcy dolarów. Drodzy Państwo, zachęcam w tym miejscu do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu odnośnie tego, jak myśli, jak zachowuje się umysł łowcy, czyli jak myślą zawodowi inwestorzy giełdowi. Tam na dole w opisie i w komentarzu jest link do tego materiału oraz o tym, czy te dane, które w ostatnim czasie się pojawiają, to jest widmo recesji dla gospodarki, czy one sygnalizują nam wystąpienie takiego zjawiska. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam i zachęcam do tego, żeby polubić także nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje i jak zachowuje się Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Do zobaczenia, usłyszenia dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.